Urywki z kalendarza. Prawie równiutko, za 10 minut siódma, więc spotkanie z Janną Kołaczkowską z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, dzień dobry. Tobie, Tadeusz, się wydaje, że ja pozwolę ci odejść. Błagam cię, ale błagam cię, ani mi się waż tak myśleć. Ja ci nie pozwolę odejść, bo mi przyrzekałeś miłość i wierność aż do śmierci. A jeśli mnie oczy nie mylą, wciąż żyjesz. Właśnie leżysz przede mną z gazetą i czytasz. Tadzie, odłóż gazetę, musimy porozmawiać. Poznałeś się, gdy porwał cię nurt wody z wozu strażackiego, czy tak? Kiwnij głową, że tak. No, potem jakimś sposobem wylądowałeś w Ciechocinku, ja już nie wnikam jak. Wylądowałeś przy wannie z borowiną, czy tak? Kiwnij, że tak. Potem ona zaciągnęła cię siłą do łóżka, czy tak? Proszę, spójrz na mnie. Kiwnij głową, że tak. Nie, że nie. Kiwnij, że tak, okej. Okay. Kochany Tadeuszu, więc możliwe, że zaciągnęła też innych mężczyzn nawet tego samego dnia. Żeby ci dodatkowo uzmysłowić to, co trzeba uzmysłowić, dodam, że dzisiaj przyjdzie moja mama. Zastanawiam się, czy powiedzieć jej, co się u nas aktualnie dzieje. Nie, lepiej nie mówić. Wiesz, jakie mamusia ma słabe serce, gotowa nam tutaj umrzeć na dywanie i tkwić. A ja bardzo nie lubię, jak tutaj ktoś tkwi. Co? Co ty mówisz? Kopernik? A ja sobie zdaję sprawę, że mija dzisiaj 402 lata, odkąd o obrotach sfer niebieskich Kopernika trafiło na kościelny indeks ksiąg zakazanych. Ale wiesz, że ty pamiętałeś o tym, Tadeusz. To jest niesamowite, naprawdę. Wracając do nas, według mnie musisz po prostu o niej zapomnieć. Zrozumiano? Kiwnij głową, że zrozumiano. No. A jeszcze ci powiem, że 142 lata temu ukazało się pierwsze wydanie włoskiego dziennika Corriere della Sera. Wiedziałeś o tym? Wiedziałeś? Cwana gapa z ciebie. Babka cię sama porwała przy wannie z borowiną, prawda? Ale tutaj jest cwaniaczek. Tam cię porwali, ale tutaj sam się orientujesz, ty. Tadzio, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Tadeusz? Tadźmisz? Śpisz? Tadzio, ty śpisz? Śpi pierdoła, no. A dzisiaj, 5 marca, jest Dzień Teściowej. Właśnie, panie Tadeuszu, byłoby miło, gdyby pan wziął i pamiętał o tym. Przyjdzie mamusia pani Heleny, żeby pan nie był zdezorientowany, drogi Tadźmiżu, że się tak spoufale. No to jeszcze piosenka dla pana kota. Tego od miski przed chwilą.